Krzysztof Szpakowski, który opowie o ostatnich badaniach w podziemnym kompleksie Włodarz, o odnalezieniu dziwnych znaków pod deskami oraz nieoczekiwanym świadku, który rzucił nowe światło na historię gór Sowich. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wykładu. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof Szpakowski, jestem prezesem Stowarzyszenia RIZE oraz prezesem Centrum Muzealno-Turystycznego Włodarz, a więc zarządcy dwóch obiektów. Jeden to jest Sztolnie Włodarz, drugi to jest Muzeum Techniki Militarnej Molke w Ludwikowicach. No, czuję się bardzo zaszczycony przede wszystkim tutaj przez Joasię, przez organizatorów. O czym mogę powiedzieć? No, mogę powiedzieć o tym, co się dzieje, powiedzmy, w ostatnim roku. Od kilku lat organizujemy cykliczne imprezy. Jedną z tych imprez to jest Międzynarodowy Zjazd Eksploratorów. Tutaj widzę kolegów na sali, z którymi współpracujemy, którzy są w zasadzie na każdym, pomagają. I tak też narodziła się, może od razu pociągnę ten wątek, na pierwszym zjeździe zaprosiłem za namową Joasi Lamparskiej, zresztą 12 najbardziej znanych radiostetów, jasnowidzów, żebyśmy skonfrontowali tak naprawdę ich umiejętności, zobaczyli, jak to wygląda i tak dalej. Między innymi Jacek Bąbolewski, który tutaj siedzi, przyjechał wtedy, też tak się poznaliśmy, przyjechał Stasiu Marszałek i wielu, wielu innych. Tak jak mówię, ci najbardziej znani, ci, którzy współpracują z policją, których widzimy w telewizji często. Bardzo ciekawe spotkanie. Ja sam przyglądałem się temu, jakie będą efekty tej pracy. Można powiedzieć, że wszyscy się sprawdzili. Najbardziej zabłysnął nasz kolega Stasiu Marszałek, który pierwszy, kolega z Łodzi, który pierwszy podszedł. Powiem tylko, że wszyscy pracowali oddzielnie, w oddzielnych zespołach. Stasiu przyszedł i mówi, słuchaj, mówi, no jest parę obiektów, ale jeden już namierzyłem, już go opalikowałem, już go dokładnie wyznaczyłem. Ma dziwny kształt, jest w kształcie trapeza na głębokości 10, znaczy na głębokości metra, wysokości ma mniej więcej 2,5 metra. Poznał wszystkie szczegóły obiektu znajdującego się pod ziemią metr, do którego nie było absolutnie dojścia. Przygotowani byliśmy, była w dyspozycji fadroma olbrzymia, która natychmiast podjechała, zgarnęła ten metr ziemi i okazało się, że faktycznie jest ten obiekt. Dokładnie co do centymetra, tak jak go opisał Stasiu, była straż w gotowości, straż wodę wypompowała, weszliśmy do środka, zmierzyliśmy wysokość, wszystko zgadzało się z tym, co namierzył radiostezyjnie Stasiu. Jeden, tak jak mówię, tam było bardzo wiele, tylko ja nie chcę w tej chwili, bo to było 3 lata temu, nie chcę opowiadać, bardziej się chcę skupić na tym, co robimy w tej chwili. Przyjechałem dzisiaj z kolegą, gdzieś tutaj siedzi, z Ryszardem Gontowiczem, jest tutaj, z którym ostatnio współpracujemy, prowadzimy badania, można powiedzieć, na szeroką skalę. Współpracujemy razem z Andreasem i z ekipą Andreasa, Piotrem, który dysponuje, moim zdaniem, to jest moje zdanie, podkreślam, ale najlepszym sprzętem, najlepszym georadarem, jaki widziałem. Też próbkę pokażemy, tak z ciekawości, jak pracuje to urządzenie. I teraz mam do Państwa pytanie, bo mam, ja jeszcze o jednej rzeczy powiem. W zeszłym roku przyjechał na jeden z obiektów, którymi zarządzam, a więc na Molkę, w Ludwikowicach, z tą słynną muchołapką kontrowersyjną. Jedni mówią, że to była chłodnia kominowa, drudzy kombinują, że to było coś innego i tak dalej. Przyjechał więzień, który pracował tam od początku do końca. Przyjechał jako pierwszy z 80 przesłanych, kiedy nie było obozu jeszcze, i wyjechał jako ostatni, który pilnował jeszcze tego zakładu do czasu wejścia Rosjan. I ja mam te dwa filmiki, one nie były nigdzie emitowane, jeden był tylko u mnie na imprezie na pikniku, to są 20-minutowe filmiki. I proponuję, ale to mówię od Państwa zależy, żeby te filmiki puścić. Pierwszy z Janem Latańskim, który opowie o Molkę, o tym Muzeum Techniki Militarnej, opowie o samej muchołapce, powie, co było robione i tak dalej. A drugi to jest konkretnie takie doświadczenie, które przeprowadziliśmy właśnie z udziałem Ryszarda i Piotra, a więc Ryszard radiostezyjnie namierzył sztolnię.
precyzyjnie wskazał, w którym miejscu znajdują się, określił, na jakiej są głębokości, nie wiedząc, gdzie one są. Natomiast zweryfikował to Piotr georadarem. Co robimy? Rozmawiamy czy puszczamy film? Dobrze, to ja opowiem mniej więcej historię pana Jana Latańskiego. Pan Jan Latański, tak jak mówię, był wysłany jako młody chłopiec pod Kłodzko na roboty. Tam przez czysty przypadek jest zwyczaj taki, że pierwszy śnieg, dzieci się nacierają śniegiem i on w zabawie stłuk okulary koledze swojemu. Żaden akt wrogości, po prostu się bawili, źle trafił, dlatego że to był syn policjanta. Policjant stwierdził, że jest to wrogi element, jak dorośnie, to będzie Niemców bił i zabijał i tak dalej. Wysłali go do obozu pracy w Ludwikowicach. Wypytałem pana Latańskiego w zasadzie o wszystko, bo trzy dni rozmawialiśmy, trzy dni jeździliśmy po terenie, jak wyglądała jego praca, jak wyglądało jego życie. Skupię się już tylko i wyłącznie na samych Ludwikowicach, bo to mnie interesowało. W Ludwikowicach, tak jak mówię, przyjechał jako jeden z 80 skoszarowany był w schronisku. Budowali w tym czasie obóz. Po zbudowaniu obozu dojechało setki, później już tysiące ludzi. On miał numer 1277. Całkowicie, że tak powiem, moim zdaniem to jego pytanie jest bardzo ciekawe, dlatego że rzuca całkowicie nowe światło na to, jak wyglądała ich praca. Pytałem go, ile pracowali dziennie. Powiedział, że pracowali 8 godzin. Nie pracowali nigdy dłużej. Pracowali 8 godzin. Wychodzili z pracy o godzinie 6. Mieli przerwę 15-minutową na śniadanie. Dostawali jakąś zupę, przeważnie mleczną, ale też jakąś taką tam brukwianą i tak dalej. Następnie po pracy jedli obiad. Pytałem go dokładnie, bo tak jak mówię, miałem czas, żeby go wypytać. Zresztą nie z każdym, z kilkoma więźniami rozmawiałem. Nie miałem odwagi wszystkich tak dogłębnie pytać o szczegóły. Pana Jana wypytałem o wszystko. Ja powiem tylko tak. Pan Jan opisał, tak jak mówię, pracę. Właściwie to obiekt Molkę, który część z Państwa zna, nie kryje dla nas żadnych tajemnic, jeżeli chodzi o część naziemną. Tak jak mówię, był pracownikiem technicznym. Był w takiej grupie, która się swobodnie poruszała. Jedynym miejscem, po którym nie można było się poruszać, był sektor chyba trzeci, on to nazywa jakoś tam. Ja ten film dzisiaj zamieszczę na swojej stronie, na www.włodarz, tak żebyście mogli Państwo obejrzeć, jeżeli kogoś to interesuje. Tak jak mówi, było to najbardziej strzeżone miejsce, na które nie mieli wstępu żadni pracownicy przymusowi, żadni więźniowie. Było tam tylko wojsko, tylko naukowcy. Zapytałem go oczywiście o słynną muchołapkę, bo właściwie nie ma dnia, żebym z kimś nie rozmawiał na ten temat, czy nie korespondował na Facebooku, czy tam na forach, co to było, dlaczego mówimy, że to było to, dlaczego mówimy, że to było tamto. Twierdzi on, że nigdy to nie było chłodnią kominową. Zresztą my też jesteśmy przekonani, dlatego że tam jest cały szereg rzeczy, które są niespójne z podstawami pod chłodnie. Między innymi najważniejsze, chłodnie nigdy nie były tynkowane, ten obiekt jest otynkowany. Obiekt jest obiektem strategicznym. Cały jest wyposażony w otwory, które w razie W służyły do tego, żeby ten obiekt jak najszybciej wysadzić. No poza tym relacja, zdjęcia, mamy zdjęcia z 1939 roku, zresztą tutaj od kolegi Piotra, ja mam z 1944, gdzie nie jest to chłodnia, jest to obiekt taki, jaki jest, z jakimiś tam urządzeniami. A jak pan San Jan opisuje, to może się uda to puścić za chwilę, ja to puszczę na wszelki wypadek, jakoś jest taka, jaka jest, to opowiem. Powiedział, że raz w życiu była taka sytuacja, że jako techniczny przyjechał wózkiem akumulatorowym, przywiózł jakieś skrzynie z jakąś chemią, nie wie co tam woził, bo generalnie nie wiedział co woził. To było na zasadzie jechać, zrobić i tak dalej, plus jakieś tam rzeczy, inne czynności. No i mówi, że spojrzał z daleka, wyglądało to tak, jak wygląda w tej chwili, z tym, że dookoła były czerwone izolatory, ale mówi, izolatory, mówi, były czerwone wielkości takie jak ja. On to będzie mówił, tylko ja nie wiem, sprzęt widzicie Państwo jaki jest, także na wszelki wypadek mówię, bo nie wiem, na ile to będzie. I mówi, szły jakieś
olbrzymie kable, bardzo grube, zresztą tutaj na sali jest kolega Andrzej, który jest energetykiem i też mówiliśmy niejednokrotnie o tych kablach, które pod spodem idą. Tam tych kabli idzie tak dużo, że w zasadzie jeden mógłby zasilić całą olbrzymią miejscowość, a tych kabli idzie kilkanaście. Olbrzymia ilość energii, wody, do czegoś to służyło. Ja nie twierdzę, nigdy nie powiedziałem, że to było na pewno startowisko dla pionów zlotów i tak dalej. Mogło to być, takie są teorie, powołuję się tutaj na Igora Witkowskiego, który taką odważną teorię wysnuł, pokazał inne obiekty, które wyglądają tak samo. Ale jedno, i będę się spierał na pewno, jedno jest pewne, nie była to na pewno chłodnia kominowa i no i tyle. A więc tyle właściwie mam do powiedzenia na temat Molke. No co poza tym? Poza tym w tym roku na zjeździe skupiliśmy się na badaniu obiektu Molke. Był Andreas ze swoją ekipą, ze sprzętem. Namierzyliśmy, wytopowaliśmy kilka korytarzy, kilka obiektów. Nie można powiedzieć, dokąd się tego, jak to mówi Andreas, zawsze mówi, jest anomalia, a nie wiadomo co to jest i ma rację. Na pewno coś jest, pokazuje wyraźnie, przewierciliśmy się, bo była wiertnia, przewierciliśmy się do kilku pomieszczeń z Jackiem, zresztą tam razem to nadzorowaliśmy, zamulone są. A więc żeby dostać się, to jest znowu syzyfowa praca, mrówcza, taczki i rok pracy, żeby jakiś kolejny odcinek przejść i zobaczyć. Pojawił się jeszcze jeden pan, który potwierdził tylko ten korytarz, który znaleźliśmy, że wchodził po wojnie tym korytarzem pod budynek i pod budynkiem są labirynty, tak że się można było zgubić, a więc dobrze się stało, że zostało to namierzone, nawiercone, sprawdzone, ale w tej chwili olbrzymia praca, żeby to wykonać, a funduszy z zewnątrz nie ma żadnych, także to tylko społecznie i będzie to jakieś tam trwało. Przejdę do tego, co robimy. Tak jak powiedziałem, przedstawiałem Andreasa, jego ekipę, przedstawiałem Ryszarda Radiostetę. Razem w zespole na bazie informacji, które posiadam, bo tematem zajmuję się bardzo długo, na bazie tego, co do nas spływa, bardzo ogólnie mówiąc szeroko, wzięliśmy się za badania całego RIZE. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na Molce i na Włodarzu. Doskonale znany jest mi obiekt Gontowa, dlatego że no, mieszkałem tam i tak na dobrą sprawę odkrycia tych sztolni, które są, dokonałem ja w 97 roku. Później ten obiekt sprzedałem, w tej chwili nowy właściciel kontynuuje tamte poszukiwania z różnymi efektami, ale poszukuję i bardzo dobrze, ale mówię, oprócz tego, co jest szukane, wiem jeszcze o kilku miejscach, mam przekazy bezpośrednie, nazwiska są mylone, ja niejednokrotnie śmieszę to, dlatego że ja nie ukrywam, kto mi powiedział o tym, kto przekazywał, a gdzieś tam ktoś coś za chwilę słyszy i z jednej historii, o której mówiłem, że pan Grabowski przekazał informację nam o schowku w Sokolcu, zrobiło się w tej chwili, już czytam w mediach i nawet już gdzieś tam pisane to było też, że pan Grabowski wskazał Gontową. Kompletna bzdura. Ktoś coś usłyszał, coś przepisuje. Tak naprawdę żyjący pan Groń, Józef, który zmarł w tym roku w styczniu, on opowiedział dokładnie, gdzie znajdowały się sztolnie, wybetonowane na Gontowej, skończone. I opowiedział mi pan Jaremczuk, Stanisław, który przyjechał. Oni byli pierwszymi osadnikami w 1945 roku i w trójkę jako chłopcy 16-letni wchodzili do wykończonej, wybetonowanej sztolni na Gontowej. Dokładnie pokazali, w którym miejscu. Mówi, że dosłownie raz weszli, ja mogę tak szybciutko, postaram się szybciutko, że raz weszli, zobaczyli, że jest to w zasadzie nie do spenetrowania, tych korytarzy jest tak wiele. Próbowali iść główną drogą, doszli do pionowej ściany, z której odcięte były konstrukcje, prawdopodobnie winda jakaś, a więc zrezygnowali z tego, próbowali wejść w korytarze boczne bez latarek, bo tak jak mówię, to był 45 rok, bez lampy, a więc też tam po kilkaset metrów powchodzili, później z lampą próbowali, też się bali. Trzy osoby mi to opowiadały. Z wszystkimi trzema, którzy wchodzili, rozmawiałem. Wszyscy panowie wiarygodni, nie bajkopisarze, tacy wręcz, no, bardzo wiarygodni, może w ten sposób. W każdym razie, co nim jeszcze opowiedzieli, że na drugi dzień zorganizowali się w ten sposób, że znaleźli wojskowy taką szpulę z drutem
z drutem telefonicznym i zabrakło tego drutu do penetracji korytarzy bocznych, to znowu wrócili do wejścia pochylnią. Ściągnęli jakieś drabiny, związali sznurami, weszli na tą wysoką półkę, nie potrafię powiedzieć w tej chwili, jaka ona była wysoka, ale mówi, że dwie bardzo długie drabiny musieli związać sznurami, żeby się tam dostać. Uszli kilkaset metrów, kolejny syfon był w dół i na tym się, tak powiem, penetracja tego obiektu zakończyła. Ale zaraz po tym przyjechali Rosjanie, jak dobrze pamiętam, major Romanow, jak dobrze pamiętam, ale głowy za to nie daję. Pewnie się za chwilę pojawi, że był to na pewno. Nie daje głowy, tak mi się wydaje. Przyjechało wojsko rosyjskie, saperzy, którzy rozbili, jak ktoś zna Gontową i wie, o co chodzi, to w miejscu, gdzie jest gospoda, tam nie było tego zalewu, w tamtym miejscu rozbili duży obóz i codziennie przez 3 miesiące do tego obiektu wchodziła grupa wojska przeszkolonego alpinistycznie, chyba tak można by najtrafniej to określić, dlatego że wchodzili z całym ekwipunkiem alpinistycznym. Jaka ciekawostka, ten major przychodził, obok mieszkał właśnie pan Jaremczuk i on miał pasiekę. I ten major po paru dniach, bo tak na początku to tam w ogóle szumu dużo się zrobiło, nawet kogoś aresztowali, kto tam się zatrzymał, była to ścisła tajemnica, po paru dniach ten major przyszedł do pana Jaremczuka zapytać, czy nie sprzeda mu miodu. No i tak potem miód przychodził raz, drugi, za którymś razem pan Jaremczuk zapytał, czy się wina nie napije i właściwie przychodził co wieczór. Tamci, to wojsko wchodziło codziennie, penetrowało tą sztolnię, o której opowiadam, wybetonowaną, tak jak mówię. I nie są to te dwie, które są u góry, tylko na poziomie niższym. Tam jest kilka sztolni. Ja osobiście znam raz, dwa, trzy, cztery. Z tego jedną w tej chwili odkopał nowy właściciel Harendy, jedna wcześniej była przez eksploratorów, nawet nie wiem, czy nie przez Sewogórskie, jak dobrze pamiętam, towarzystwo odkopana, taka krótka, ale są jeszcze oprócz tego kolejne. I co, no za którymś razem przy jakiejś wódce, przy wypiciu większej ilości tego wina, ten major tylko powiedział do Jaremczuka i słyszał to ten młody chłopak, ten, który mi to opowiadał, wtedy młody chłopak, 16-letni, a to w tej chwili dojrzały pan, inżynier, więc bardzo technicznie, fajnie opowiadał mi tę historię, mówi, że nie chciał mówić na temat tego, czego szukają, tylko mówi, jak to może być, że pod ziemią zbudowany jest zbiornik na parę milionów litrów wody i pod zbiornikiem się chodzi, ani kropla wody nie cieknie. A więc on to tak, gdzieś mu to tak się z serca wyrwało, z duszy, że się troszeczkę wygadał. A więc, że chodzą, penetrują, wchodzą na różne poziomy. Ja osobiście też nie mam żadnych wątpliwości już w tej chwili, bo jeszcze jakiś czas temu miałem, że Rize to jest wielopoziomowa budowla. To, co wiemy, to, co w tej chwili jest udostępnione turystycznie, to są w zasadzie 3 obiekty, nic nieznaczące, dlatego ich Niemcy nie wysadzili. Oni mieli takie możliwości, że gdyby one były ważne strategicznie, oni wysadziliby je. Te budowle, oni budowali to w ten sposób, że budowali blokami. Zresztą taki dokument, mam, jestem w posiadaniu kserokopii takiego dokumentu, gdzie zdają sprawozdanie, że oddaliśmy kolejny blok. Ja to tak dla zobrazowania, jak turystów mam, to mówię, porównuję to do puzli, że budowano je puzlami, takimi blokami. I w momencie, jak ktoś z Państwa był na Włodarzu, to jest, tak jak mówię, w fazie górniczej, takiej średnio górniczej, bo już część jest zakończona, część rozpoczęta. Jak była zakończona część górnicza, wtedy sztolnie były wysadzane i dopiero łączone, bo on był budowany, jest przyległy do gotowego obiektu. I dopiero jak były skończone roboty górnicze, te wejścia prowizoryczne były wysadzane, od końca był, od środka, od tej części wykończonej był wykańczany. I budowano następny obiekt, zresztą widać to dokładnie na Włodarzu, bo budowany jest, tak jak mówię, blok A jest blokiem wykończonym, blok B jest udostępnionym turystycznie, a już jest budowany blok C, a nie są połączone. Także to tylko potwierdza te wszystkie teorie, zresztą na lewo od tego bloku B jest hałda, jest betoniarnia, jest najlepiej rozwinięta cała infrastruktura zewnętrzna, a więc bocznice, niebocznice i tak dalej. Zapraszam na miejscu, pokażę to lepiej. I teraz tak,
Tak jak mówię, na Gontowej przesłania były i nie tylko przesłania, bo są wejścia na kilku poziomach. To samo w tej chwili wspólnie odkryliśmy, że dzieje się na innych obiektach. Miałem takie informacje wcześniej na Gontowej, że coś takiego jest, zresztą miałem. Te informacje krążą, jedne są bardziej wiarygodne, drugie mniej. Ale w tej chwili my pobieżnie zrobiliśmy sobie takie badania, bo tak jak mówię, działamy w zespole tutaj. Zobligowani jesteśmy lojalnością, tajemnicą do siebie, a więc za dużo nie możemy powiedzieć, nie chcemy i nie możemy powiedzieć, ale wyrywkowo pokażemy najpierw filmik, który pokazuje pracę Ryszarda Radiostety i później weryfikację tych jego poszukiwań przez Piotra. Wtedy się poznali. Ryszard przyjechał całkiem przywieziony od strony lasu, nie wiedział, gdzie jest. To jest krótki filmik, także zdążymy czy nie zdążymy? Lecimy. Tak. A później parę zdjęć pokażę z georadaru, takich wyrywkowych. Jesteśmy w miejscu, gdzie moim zdaniem powinny znajdować się sztolnie. Powinniśmy namierzyć kilka sztolni, które są pod nami. No i później, tak jak mówiliśmy, zweryfikujemy to georadarem i zweryfikujemy to badaniami. I co to? Mieszkami będzie? Tak. Mierzyczkami będziemy szukali pomieszczeń podziemnych wykonanych ręką człowieka. Ręką człowieka konkretnie, tak jest. Dobra, ja wezmę spray, bym to znaczył. Ernest, no to możesz wyjść, daj mi ten spray. Tu się mniej więcej będzie kończyć dokładnie oceny. Moment. W tym momencie, jak one się krzyżują, to wskazują ci na pustą stolnię, korytarz wykonany ręką człowieka. I jak wracają, to jest koniec tej sztolni. Koniec sztolni, tak. Ja będę szedł. A my będziemy się, ja wezmę auto i będziemy się przemieszczali. Jak coś znajdziesz, to daj znak. Może dopowiem, to jest kolejna sztolnia. Ta droga jest nad Włodarzem. My przyjechaliśmy od strony lasu. Okay. Pan Ryszard przynieś nie wiedział slajd. Absolutnie, gdzie się znajduje.
Tutaj się zaczyna, rozumiem, tak? Tak, tutaj. Weź ten sprawdź, no jesteś asystentem dzisiaj. Musisz być w gotowości. Zobaczymy, gdzie się kończy. Kończysz, to z tej strony. Tu, tak? Daj po tej stronie. No taki tylko kło. Dobra, a powiedz mi, a jesteśmy w stanie zmierzyć na jakiej głębokości? Tak. Teraz to zrobimy. Stanę nad tym. Czy to na środku? Nie ma znaczenia. Taką konfrontację twoich zdolności, twoich umiejętności radiostezji do georadaru chyba najlepszego, jaki w tej chwili na rynku jest. I po prostu zweryfikujemy to. Już jest to zweryfikowane, bo faktycznie są te sztolnie pod spodem. Ale nigdy nie były mierzone jak głęboko i tak dalej. Także zobaczymy to, zobaczymy to, jak to razem z georadarem. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. My przyjeżdżamy, to jest kolejnego dnia, przyjeżdżamy z Piotrem, który przyjeżdża z georadarem i miejsca, które wytyczył wcześniej Ryszard, bardzo precyzyjnie, bo tak naprawdę chodziło o to, żeby sprawdzić, na ile te badania radiostazyjne są precyzyjne. Nie to na zasadzie, że gdzieś to jest, no my wszyscy wiemy, że tam gdzieś są sztolnie. A tu chcieliśmy dosłownie zweryfikować i sprawdzić co do centymetra i lokalizację i głębokość. I tutaj zaraz to będziemy robili. A dużyzny są takie, jak widać, to nie jest montowane. Dużyzny są dlatego, że jak Państwo doskonale wiecie, zawsze jest iluś tam malkontentów, którzy będą mówili, że to była montowane, że to jest fotomontaż, że to jest nieprawda. I dlatego jest to tak, a nie inaczej nakręcone. Nie wiedział, że jesteśmy nad tymi sztolniami, które są dostępne. Rząd przyjechaliśmy w ogóle z innej strony, przez las i tak dalej. Ja powiedziałem mu, że według nas coś tutaj jest. I on namierzył tak, jak te linie narysowałem. I napisałem głębokość. Jego zdaniem to na drzewie, żeby nie było wątpliwości. Tak? Na drzewie na 18 metrach zaczyna się strop, na 22 mniej więcej jest potaska. Chciałbym, żebyśmy to zweryfikowali. Sprawdzimy. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest to tak naprawdę, to jest to bardzo blisko tego miejsca. Mówię, pewność mam, że on nie wiedział, gdzie jest. Mam pewność, bo po raz pierwszy tutaj przyjechał i tak dalej. Natomiast jest to blisko tego miejsca, ale mnie interesuje, na ile precyzyjny jest w tym z tymi różkami. Zobaczymy. Chwila prawdy. Tak, tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda praca georadarem, bo nie wszyscy widzieli. Żeby uzyskać obraz trójwymiarowy, to nie robimy jednego przejścia, czyli robimy, ja już się tutaj identyfikuję, nie jest robione jedno przejście, tylko są robione w zależności od tego, jaki kwadrat badamy, jak chcemy mieć duży obraz, robimy kilka przejść, a więc całą taką siatkę i dopiero wtedy, jeżeli to się zrobi precyzyjnie równo, wtedy ten obraz będzie trójwymiarowy, będzie mógł nam w zasadzie nam to wystarczy, żeby potwierdzić, co się znajduje. Czy to jest. Trzeba będzie jeszcze jeden pasek zrobić, tak? Z tego co widziałem. Dwa.
Tu będzie dwa razy szedł, to jeszcze mogę zdanie wtrącić. Tutaj chodzi nam tylko i wyłącznie, tak jak Państwo widzicie, o to, żeby sprawdzić, czy faktycznie, gdzie tą linię zrobiliśmy z Ryszardem, czy w tym miejscu się rozpoczyna ta sztolnia, czy się kończy w tym miejscu. I ta głębokość, najbardziej mnie osobiście, to ta głębokość. No niedowiarkiem byłem co do tego, że jest w stanie określić tę głębokość. Natomiast na koniec tutaj tak, żeby może zainteresować Państwa, żeby jakoś tam uchylić rąbka tajemnicy, pokażemy kilka innych zdjęć z badań, które prowadzimy. Tam będzie widać już pełno tak jakby spektrum możliwości sprzętu i fachowców, którzy go obsługują. A możemy od razu je wyświetlić, żeby jednym ujęciem kamery, żeby nam nie zarzucono, że robimy fotomontaże jakieś. Okej. Najpierw zapiszemy. To mniej więcej w połowie powiedzmy tego badania zapisu jest sztolnia, bo tak brałeś 5 kroków wcześniej, nie? 5 lat. Dokładnie wychodzi między tymi liniami. Ale nie dowiarką pokażemy jeszcze. Tak. Mówię za jednym ujęciem. Zgadza się. No i ciekawe jeszcze co z głębokością. A to zaraz zobaczymy na badaniu. Wołamy do głębokości 30 metrów albo 25. O. A tu widzisz? Jeszcze. A nie, dopiero wywołuję. Badanie programujesz. Tak jest. Tak, bo to możesz w tej chwili badać na głębokość nawet do 70 metrów. Dokładnie. Ale zakładamy, że szukamy obiektu na głębokości tam do 25 i tak. 20 parę metrów. Okay. Trochę dużyzny, ale to jest jedyna okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda faktycznie całe badanie, bo nie było ani jednego cięcia. Teraz komputer wszystko od badania przelicza. Do obrazu, który za sekundę będzie widać. I sprzęt jest ważny, i programy, ale i przede wszystkim praktyka, nie? Dokładnie. Lata praktyka, czyli praktyki, żeby. Dokładnie, lata praktyki, żeby to zinterpretować odpowiednio. Tak. Tu wszystko w parze, rozumiem. Piękny tunel. Pokażmy go, jak to wygląda. Czekaj, żeby to. Jakby ten pasek przeszkadzał, może chcę. Czerwony kolor to jest warstwa humusu. Później żółty kolor to jest ziemia. Zielony skała. A ten niebieski kształt to jest tunel. Może weź rękę, żeby było widać. I sobie. O, tak żeby się światło nie odbijało. Nie odbija się światło brzydko. Czekaj, jak to zrobić. O, jest tutaj, jest, mam widzę go. Jakbyś mógł teraz jeszcze raz pokazać sam tunel, wiesz? Tak, czerwony kolor to jest warstwa humusu. Później żółty to jest ziemia. Zielony skała i w skale mamy piękny niebieski tunel. I jaka głębokość? Na jakie zaczyna się? Głębokość generalnie się potwierdza około 18 metrów. Niesamowite. Okay. I w zasadzie, żeby nie przedłużać, bo to samo zrobiliśmy z drugą sztolnią i powtórzyliśmy to doświadczenie ileś tam razy, sprawdzały się dosłownie co do centymetra.
Tak jakby, żeby zakończyć ten wątek, chcę powiedzieć, że będziemy organizowali kursy takie dla eksploratorów, powiedzmy podstawowe kursy ukierunkowane głównie na eksplorację. Jeżeli ktoś będzie chętnych, to pierwszy taki będzie się odbywał już we wrześniu. Prowadził go będzie oczywiście Ryszard. Moja rola jest tylko taka, że się czegoś tam nauczę, popatrzę i tak dalej. Nie podchodzimy do tego biznesowo, nie będzie to drogie. Wszystko będzie na stronie www.włodarz.pl. Będzie ten filmik i pod spodem napiszemy pełną informację. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe. Zresztą chętnych już mamy w tej chwili chyba z 5, którzy tylko się zetknęli z tym i widzieli te efekty. Tak jak mówię, pokazaliśmy jedno, nie mamy czasu, jesteśmy ograniczeni czasem, a jeszcze chcę pokazać co nieco. Proszę zaufać, jak ktoś będzie chciał obejrzeć mówię, już na stronie będzie. Tak jak powiedziałem, robimy badania nie tylko na Włodarzu i nie tylko na Molkę. Robiliśmy właściwie przymiarki we wszystkich obiektach, może nie we wszystkich, ale w kilku obiektach jeszcze, na Gontowej, robiliśmy na Osówce, robiliśmy, zamierzamy to zinwentaryzować w miarę dokładnie, na ile się da. Mogę na pewno z całą stanowczością powiedzieć dzisiaj, odważnie patrząc Państwu w twarz, że RIZE to jest wielopoziomowe. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w tej chwili jestem tutaj rewolucyjny, ale jest to wielopoziomowa budowla. Nie jest to tylko ten poziom, którego część obiektów znamy, tylko są poziomy inne i tutaj, Piotrze, prosiłbym, żebyś tak wyrywkowo pokazał parę zdjęć, że nie jesteśmy gołosłowni, ale mówię jednocześnie bardzo szczerze, że nie chcemy pokazywać wszystkiego, chociażby dlatego, żeby nam nie przeszkadzano w badaniach, bo życie jest brutalne i pokazało w przeszłości, że jest tam ilość ludzi, którym przeszkadza to. Skomentujesz? No tak, jak widać tutaj, widzimy tunel, dokładnie upadową. Tak jak mówiłem na filmie, najpierw mamy warstwę humusu, później jest warstwa ziemi, skała i mamy piękny tunel upadowy. Może z innego obiektu i czekaj, może pauzą byśmy zatrzymali, żeby wytłumaczyć. No, tutaj bardzo ładnie widać, zobaczcie Państwo, jak wygląda, jaki jest efekt takiego badania. Widać pięknie hale, dwie, widać na jakiej są głębokości, bo w tym miejscu, gdzie ja okularu szukam, bo nie bardzo widzę, tak trochę brajlem, gdzie mamy tą myszkę. Tutaj mamy podziałkę z głębokością, więc idealnie jesteśmy w stanie określić, na jakiej głębokości to się znajduje. Tutaj jest powierzchnia, no i tak jak wcześniej mówiliśmy o samej technologii, no więc robi się całą siatkę, pomiar i tak dalej, w zależności od tego, jak chcemy mieć duży obraz i przekrój, to wtedy tą siatkę robi się większą. Pokaż te. Pokażemy jeszcze jeden taki większy obiekt, gdzie widać już kilka hal, kilka korytarzy połączonych ze sobą i zobaczycie Państwo w trójwymiarze, można je obrócić w każdą stronę, z dołu zajrzeć, z góry i tak dalej. Zobaczcie Państwo, może pauzą troszkę przytrzymamy, żeby zdążyć wytłumaczyć. To jest obraz z góry, proszę zobaczyć. To jest obraz oczywiście po obróbce już, to jest obraz z góry. Widać na jakim, może będę tym kursorem pokazywał, widać na jakim polu robiliśmy to badanie i widać z góry, jak wyglądają hale. To są oczywiście wypiętrzenia w tych halach, korytarze łączące i tak dalej. I teraz, żeby pokazać możliwości, to puścimy
dalej, co my z tym obrazem możemy zrobić. Możemy zajrzeć do środka, możemy niemalże przejść się tymi korytarzami. O, teraz jak zatrzymamy, to widzimy z boku było wejście, od spodu jak to wygląda, przy czym badanie jest robione do pewnej głębokości. A więc zakładamy, tak jak tutaj widać na tej niebieskiej linii, że to było 30 metrów, to w tym momencie sprawdzamy tylko 30 metrów. Jest jeszcze, powiedzmy, taki sposób obróbki, w którym z góry skrawamy, mi się akurat to najbardziej podoba, zatrzymujemy obraz, czy pokazujemy go może w takiej postaci jak w tej chwili i ściągamy tak jakby po metrze gruntu i wtedy widać te pierwsze, najbardziej wysunięte do góry pomieszczenia, tak jakby prawdopodobnie było to, można by tak zakładać, że to będzie to i to, te, no bo one się różnią troszeczkę, z czegoś wynika ten kolor, to przebarwienie, prawdopodobnie one są najwyższe i później w miarę ścinania kolejnych warstw pokazują się już później połączenia i można tak sobie do posadzki dojść. Pokażmy, mówię, no na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie, także myślę, że chyba na Państwu też, to może pokażmy jeszcze jakiś obiekt taki. A i później niespodziankę dla Joasi, której chyba nie ma tutaj, chyba poszła się dotlenić. To jest kolejny obiekt w innym miejscu, ale tak, żebyście Państwo widzieli, tak wygląda badanie z tego georadaru, którym dysponuje tutaj Andreas ze swoją ekipą. Nie ma żadnych wątpliwości. Te wcześniejsze badania, które ja widziałem, bo miałem styczność, to tak trochę wyglądało jak, że tak powiem, wróżenie z fusów. Coś tam było, jak się pytałem co, to może jest to echo, może jest to anomalia, a może jest to coś tam, a prawdopodobnie to była ruda metalu i tak na dobrą sprawę nie było nic wiadomo. Tutaj ten obraz nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jeszcze bym cię prosił o to badanie. Nie chcę za dużo mówić, to nie jest, to jest obiekt, który związany jest ze Ślężą. Powiem tylko tyle, żeby nikomu tutaj za bardzo nie namieszać. Jest to obiekt związany ze Ślężą, już obiekt, nie, znaczy, może inaczej, urządzenie. I pokaż zdjęcia, zbliżenia wykonane też tym samym georadarem. Co to jest? Zostawiam Państwu, do Państwa, nie wiem, wyobraźni. Andreas ma najprostsze określenie. Anomalia. Jak my już widzimy, że coś na pewno jest, on mówi zawsze anomalia. I to jest, ale z tym, że to, tak jak mówię, to jest coś. Nie mamy wątpliwości, że jest to urządzenie, że jest to maszyna. Możesz to trzecie zdjęcie jeszcze pokazać? To tylko mówię, jako ciekawostkę pokazujemy. Jest to związane właśnie ze Ślężą, z ulubionym tematem Joasi. Szkoda, że tego nie widzi, bo by tutaj pewnie jej się ciśnienie podniosło, ale damy jej to. Dziękuję bardzo. Zmieściłem się w czasie. Bardzo dziękuję.